Cześć, jest Brodaty, a przed wami kolejny materiał City Skylines i kolejny projekt, jaki postanowiłem wykonać. Troszeczkę mi przy nim zeszło, ale mam nadzieję, że jakoś to wyszło. Często się też pojawia pytanie, kiedy znowu Cities na kanale. Otóż, no, odpowiedź jest bardzo prosta. Do tego potrzebna jest... wizja, pomysł, zestaw modów, tekstur, obiektów, propów, po prostu wizja i... pomysł na zbudowanie czegoś. I tutaj też muszę wam dać małe dzięki za docenienie ostatnich projektów. Wyspa Rozkoszy, którą dam gdzieś tam w prawy górny róg ekranu, zdobyła chyba coś koło 20 paru tysięcy wyświetleń, coś chyba koło 1000 lajkaczy. Znaczy to, że no, moje projekty w Cities chyba są w miarę spoko. Podobnie gdzieś tam przebił się troszeczkę port wojenny. Od dawna miałem wizję na zrobienie miasta na kształt twierdzy, zamku, ale nie takiego typowego, wiecie, z murami dookoła i tyle, ale coś na kształt takiej fortecy gdzieś z XVII-XVIII wieku. I teraz przez jeszcze kilkanaście sekund zamieszczę wam na ekranie takie grafiki, mniej więcej pokazujące, o co chodzi w tej wizji, tak? Fosa, duże mury wzniesione na podwyższeniu, takie, można powiedzieć, że troszkę skośne i też jakby takie trochę piętrowe. I najpierw stworzyłem właśnie tutaj główny kształt za pomocą kanałów dostępnych w grze. W tych wielkich twierdzach fosy właśnie były sztuczne i otoczone tymi murami, a nie, wiecie, z plażami, piaseczkiem i tak dalej. I to był trochę największy problem i najwięcej roboty właśnie było w tym projekcie tutaj, by równiutko ułożyć takie skośne obwarowania z propów i przede wszystkim w sumie, znaleźć tego typu propy. Standardowo są to jakieś propy do zbiorników retencyjnych, do wykładania na przykład zagłębień drogowych, wiecie, jakiś autostrad, które biegną w zagłębieniu czy coś w tym stylu. Takie po prostu propy, które mają jakby symulować czy pokazywać, robić za takie obiekty, które zabezpieczają na przykład wzgórza przed osuwaniem się ziemi, prawda? Ja to wykorzystałem do zrobienia tych właśnie spadzistych murów i obwarowań, czy też obwałowań, można by powiedzieć, umieszczając miasto na wzgórzu. Mury, jakie wykorzystałem wyżej, takie już faktycznie mury, to Roman Walls, czyli mury rzymskie. Niby, ale bardziej mi się tutaj po prostu one podobają od większości murów dostępnych, jeżeli chodzi o warsztat City Skylines. I są chyba one też najbardziej szczegółowo wykonane, bo większość tych murów dostępnych w warsztacie, no po prostu są troszeczkę brzydkie. Tym bardziej, kiedy oddalimy kamerę, to nagle wyłączają się tekstury niskiej jakości. Wygląda to trochę kiepsko, a te Roman Walls właśnie wyglądają bardzo dobrze, nawet na dużym oddaleniu kamery. I pytanie tradycyjnie, czy dam tego save'a, albo jakoś go udostępnię, paczkę modów do tego miasta. No, nie da się tego zrobić, ze względu na kolosalną ilość użytych propów i modów. To jest po prostu niewykonalne, by podać je wszystkie, dlatego do tych najważniejszych zostawiłem w opisie listę wyszukiwania. Pobierzecie sobie już te, które wydają się wam najbardziej ciekawe. Przede wszystkim dam też tam linki do modów technicznych, użytych murów oraz kamienic, jakie powstaną gdzieś w połowie tego materiału w centrum tego miasta. Scenkę cenową City Skylines macie na ekranie. Tradycyjnie Steam ma tutaj heheszkową, bardzo dużą cenę. G2 dalej ma oferty sprzedaży po cenach niskich, wyprzedażowych od około zaledwie 23-25 zł za w sumie najlepszego City Buildera, jakiego na razie mamy na rynku. I dalej właśnie o tych kamieniczkach, które znajdą się w centrum. Postanowiłem wewnątrz zrobić duży, okrągły plac w formie takiego potężnego rynku z jakimiś kościołami i katedrami. I tradycyjne rynki, no wiecie, w miastach takich średniowiecznych czy późniejszych były kwadratowe lub prostokątne. Ja postanowiłem zrobić tutaj okrągły. Dlaczego? Wzorując troszeczkę styl budowy na, nie wiem, Szczecinie albo Paryżu, na tamtejszych kamieniczkach i układach ulic i przykład Łuku Triumfalnego w Paryżu, wiecie, rozchodzące się promieniście ulice, albo tak jak to mamy w Szczecinie, mając tam wielokątne kamienice w centrum, wokół rond. Tutaj pobrałem troszeczkę dość nowe w warsztacie Steam właśnie paryskie kamieniczki, które pojawiły się w ciągu ostatnich tygodni, może 2-3 miesięcy, jako budynki mieszkalne. I to są segmenty z takimi charakterystycznymi frontami, wiecie, zapuszczonymi, pobazgranymi tyłami, lekko spadzistymi też dachami i oczywiście kominami takimi jakby z cegieł, tak? Za pomocą modów technicznych mamy
opcję dostawienia ich obok siebie, na przykład mułwitem, lub delikatnego nakładania na siebie, kiedy chcemy zrobić jakiś kąt, narożnik, coś, i te budynki lekko nachodząc na siebie dalej będą działać i nie wyglądają właśnie jakoś specjalnie dziwnie, albo źle, albo brzydko, tylko w sumie całkiem realnie. I to miał też na myśli autor tych kamieniczych, tych modów, właśnie żeby te budynki modularnie można było sobie ustawić ręcznie za pomocą mułwita. Mamy też kilka kamieni całkowicie narożnych do przeznaczenia w drogach, które mają na przykład 45 stopni albo 90 stopni. Ktoś powie, że ten plan jest trochę za duży, jeżeli chodzi o to miasto, i w środku troszeczkę dziwnie to wygląda w stosunku do tego, jak duże były w rzeczywistości miasta w tym XVII-XVIII wieku. I w sumie tutaj polecam zobaczyć plan Rzymu z 1800 roku i zobaczyć, ile tam było wież na murach obronnych, i faktycznie robiło to kolosalne wrażenie. Dzisiaj w takich twierdzach, które przetrwały, może nie aż tak wielkich, wokół murów najczęściej robi się też parki lub tereny, wiecie, trawiaste, deptaki, żeby można było podziwiać te mury i tak dalej. Ja tutaj również postanowiłem tak zrobić. Cały ten wielokąt dookoła murów pod samym miastem to też tereny będą tutaj zielone z drzewkami. I dopiero w sumie z czasem zauważyłem, że mógłby być tutaj problem z wjazdem do tego miasta, dlatego zrobiłem cztery bramy. Usunąłem tam mury, te kamienne osłony, zbocza oraz dorobiłem po prostu mosty. Niestety dopiero po całym projekcie i zmontowaniu materiału wpadłem na pomysł, by dać tutaj na przykład kamienny most Karola z Pragi, taki idealnie wpisujący się w taką późno-średniowieczną XVI-XVII wiek twierdzę. Dookoła posadziłem zwykłe drzewka, zaś w mieście za pomocą moda Network Skins przy drogach, bo tam tym modem możemy zmieniać drzewa przy drogach, wybrałem jakardę, czy jakardę, jakoś tak to się nazywa, mizolistą. I wiem, to brzmi dziwnie, zupełnie niezwiązany temat z grami, ale chodzi tutaj o takie ładne, jasno-fioletowe drzewka, które zawsze mi się w City spodobały, mimo że no nieistotne jest to, że rdzennie nie jest to europejskie drzewo, tylko chyba gdzieś tam meksykańskie, ale co tam. W środku postawiłem okrągły plac podzielony na cztery części, trzy z nich wykorzystałem na budynki zabytkowe, katedry, kościoły, inne stare budynki z kopułami, kolumnami i tak dalej, a z czwartego zrobiłem niewielkie wzgórze z takim bardzo starym zamkiem, jakby wiecie, rdzennym miejscem, gdzie rozpoczęło się miasto, i otoczyłem to wszystko kamieniami i głazami. Dopiero w tym momencie projektowania doszło do mnie troszeczkę, że może być problem z zapełnieniem całej tej strefy, bo kamieniczki, jakie wykorzystałem, są tutaj stosunkowo niewielkie, więc no miasto wyszło trochę dużo większe, niż było to pierwotnie w zamiarze. W opisie zostawię wam cały pakiet tych kamieniczek lub no wystarczy, że na Steam Workshop wpisać po prostu Paris, czyli Paryż, nie Paris Hilton, tylko po prostu Paris jako Paryż, i znajdziemy całe pakiety takich właśnie paryskich czynszówek, kamieniczek. Fajne jest to, że autorzy tych obiektów zrobili wiele wersji, na przykład narożnikowe, jak mówiłem, dłuższe, krótsze, wyższe, większe, mniejsze, frontowe, tylne, kamienice i tak dalej. Jest ich tam około 20-30 rodzajów, plus niektóre mają na przykład ściany od wewnętrznej strony, co osobom z wielką wyobraźnią może pozwolić budować najróżniejsze ich kształty, po prostu je ze sobą łącząc. Ja postanowiłem zrobić tak, by puste przestrzenie wokół segmentów kamieniczek zrobić w środku w formie takiego, takich podwórek, jak to ma miejsce na przykład właśnie w kamienicach w Paryżu czy w Szczecinie. Zrobić tam wjazd od tyłu, dać troszeczkę drzew, może być jakieś place zabaw, parkingi dla samochodów wewnątrz tych segmentów kamienic. No i wizja na kwadratowek z segmenty lekko się zmieniła w trakcie budowania, by spróbować większych modelów tych kamienic, i stwierdziłem, że zrobię je po prostu w formie łuku wokół ulic. Wydaje mi się, że wyszło to całkiem nieźle. Może ktoś zapytać, czy można odłączyć budynek od drogi, będzie on działał? Tak, to jest tylko kwestia tego, żeby po prostu znajdował się w odpowiedniej odległości od drogi, na przykład przesuwając go mołwitem, i po prostu taki budynek dalej będzie grywalny. A jedynie, no... Fakt faktem będzie trochę wizualny, bo ta ilość tych kamieniczek jest tak duża w tym mieście, że mamy tutaj nadmiar mieszkańców w stosunku do tego, ilu teoretycznie byłoby tutaj pracowników, więc tak, to jest po prostu wizja, to jest jedynie wizualny efekt, tak? Mówite, można odpiąć budynek od drogi, postawić go troszeczkę krzywo, trochę bokiem, ważne by po prostu jego mechanika gry złapała, że droga znajduje się obok. Jeżeli macie problem z wyszukiwaniem kamienicy lub ogółem innych propów w swoich projektach, jest mod dający nam taką lupę na pasku, i
wyszukiwarkę, też dam go w opisie. Dodatkowo te francuskie kamieniczki mają budynki działające jak szpitale, szkoły albo komendy policji. Jeżeli ktoś bardzo, bardzo, bardzo by chciał zachować w swoich projektach odpowiedni styl dzielnic bez umieszczania typowych dla gry szpitali czy budynków służb, da się właśnie tym pakietem kamienic to zrobić. Mamy tutaj kamieniczki, które są posterunkami policji albo szpitalami. I w sumie o jednym jeszcze zapomniałem. O tyle tego miasta, czyli tego, by poza miastem coś było, zapomniałem posadzić, wiecie, jakieś drzewka czy coś. Pierwotnie plan był na taką twierdzę, która byłaby po środku górskich wzgórz, dookoła by były, wiecie, białe góry. Jednak już bez gór, w tle i drzew, projekt zaczął troszeczkę mulić po wypełnieniu go szczegółami wewnątrz, więc jak stwierdziłem, że jakbym dodał jeszcze tutaj góry dookoła i drzewa, to już w ogóle byłoby z 5-10 klatek. Jak mówiłem, trochę chyba to miasto wyszło za duże, więc poza ścisłym centrum, tym powiedzmy najbardziej starym, faktycznie 200-300-letnim, postanowiłem uzupełnić regiony miasta standardowymi domkami generowanymi po prostu losowo przez grę. Niech to jakoś wygląda jak, powiedzmy, w miarę nowe miasto, czy powiedzmy z dzisiejszych czasów pod względem tych przedmieści. Jeżeli chodzi o oświetlenie, to zająłem się tutaj głównie centrum. Zwykłe domki mieszkalne na przedmieściach fortecy raczej nie muszą walić światłem w nocy, prawda? Więc standardowo użyłem Lightning Bucka i wybrałem reflektory białe, żółte oraz pomarańczowe do podświetleń zabytków. Niestety okazało się, że te kamieniczki nie posiadają, jakby to określić, nocnych tekstur i również trzeba było je gdzie niegdzie podświecić troszeczkę białymi reflektorami, żeby w ogóle je było widać w nocy. No i niestety nocne tekstury tutaj tych kamienic są dość słabe. To jest coś takiego, co powoduje, że w budynkach nocą palą się na przykład światła w oknach. Robimy jako moderzy, powiedzmy, robią osobne tekstury dla budynku, który normalnie sobie stoi, i osobne tekstury nocne. Te niestety paryskie kamienice nie mają aż tak dobrze zrobionych tych świateł nocnych, o ile w ogóle je mają, więc no wygląda to trochę słabo. Za to pozytywne wrażenie zrobiły użyte wokół miasta mury, te Roman Walls. Kiedyś chyba około rok temu używałem tych murów do robienia starego miasta, które też jest w playliście o Cities, i typowo naszych polskich kamieniczek, które tam użyłem. Wtedy te mury nie posiadały takich fajnych lampek podświetlających, teraz je mają, więc doceniam zatem autora, który nad tymi murami pracuje. Finalnie wyszło trochę dużo większe miasto niż planowałem, bo chciałem, by te kamienice były na cały teren twierdzy, ale chyba troszeczkę źle to wymierzyłem. Mimo to, wydaje mi się, że efekt jest całkiem niezły i może być interesujący, czy też inspirujący dla innych twórców Cities, by wykorzystać te paryskie kamienice do stworzenia takich sektorów w swoich miastach, jeżeli ktoś ma dużo lepszą wizję. Może ktoś dodałby do tego jakieś targi albo ryneczki zaprojektowane pomiędzy takimi budynkami, to też jest w sumie pomysł. Jeżeli sami macie jakieś pomysły, jaką wizję można by spróbować wcielić w życie w City Skylines, walcie w komentarzach, tylko w playliście można znaleźć naprawdę wiele pomysłów, więc niektóre się mogą powielać. Mamy tam na przykład Centrum Utylizacji Odpadów, zakłady chemiczne z reaktorem, port wojenny, rajskie wyspy oparte o ronda, ogromne lotnisko w skali 1:1 i ktoś proponował zniszczone miasto, tak, postapokaliptyczne, ale trzeba pamiętać, że do takich rzeczy może po prostu brakować propów w grze. Myślałem nad zrobieniem kilkudziesięciu najlepszych drapaczy chmur i wieżowców, taką pigułę pokazującą najładniejsze budynki, i w sumie może to będzie dobry pomysł na kolejny materiał. Na koniec pozostawiam tradycyjnie scenkę końcową z dwoma innymi materiałami po prawej stronie. U góry jest najnowszy, pod nim jakiś inny sugerowany przez YouTube'a, może jakiś inny z playlisty o Cities Skylines. Po lewej stronie opcja pozostawienia subskrypcji tego indyczo-różnorodnego kanału. Tyle.